Dzisiaj pobawimy się w małą rywalizację między drużyną hokeistów a drużyną piłkarzy. Jak rywalizacja, to chyba musimy się też tutaj przywitać. I co teraz? Nie na krzyż, panowie, nie na krzyż. Nie życzymy powodzenia, życzymy dużo zdrowia. Również. Uważajcie na noże. Panowie będą mieli małe zadanie w chwili obecnej, czyli wylosować koperty z zadaniami, które będą wykonywać. Na pewno? Chyba tak. No dobra. Grzesiu? Panowie. Znacie potrawy wigilijne postaci. Oczywiście, mogłem wymienić 12, ale na razie dzisiaj robimy pierogi. Się na jednej. Pierogi, okay. Także nie zostawmy to. Pokażemy, bo tutaj to jest bardzo ważne. No, bez mąki ciasto się nie uda. Bez jajek. Co następne? Bez stolnicy. Panowie, przedstawicie produkty. Oczywiście są ręczniki papierowe. Niezbędne. Tak. Mamy też nóż. Okay. Nie, ale jeszcze chodzi o składniki tutaj już. Kasza pęczak. Wszystko, także kasza pęczak. Dokładnie. Migdały. Tu są suszone śliwki. Mak. Rodzynki. No i chyba miód. Chyba miód wygląda na miód. No i fantastycznie. Ja się spróbuję, można powiedzieć, że wiecie, na czym rzecz polega. Okay. Teraz jak się wpisuje wasza, że tak powiem, kutia do waszej diety? Jest coś przeciw? Za? Neutralne? Absolutnie nie ma żadnych przyczyn. 24 grudnia nigdy nie ma nic. Okej, czyli dyspensa. Tak, zdecydowanie. Spoko. Bardzo. O, w ręku. Tak. Święta będą udane. A ja wiem. Kiepsko wam to idzie. Zobacz, porównanie z patrzeniem. Nie jestem poziom kulinarny. Jesteście blisko, ale to już jest ten poziom kulinarny. Doprawimy to. Co tutaj, doprawimy to. Z każdej miseczki spokojnie wam wystarczy. Oj, ja widzę, że za dużo. Nie. Nie, wszystko jest. Tak, okej. Okay. Ręka tutaj dobrze. Pewna ręka. Dobra. To będzie jeszcze połowę tego. Miód na samym końcu już, dopiero pokażę. Nie, ja to ty nie wiesz na samym końcu? Nie, tylko tak cię chciałem sprawdzić. Wiedzieć, czy wiesz, czy jesteś tutaj na bieżąco ze wszystkim. Jestem czujny cały czas. Czy jesteś czujny, dokładnie. Jako bramkarz musisz być. Wszystko jest. Mieszamy chyba, co? Ja to mieszam, oczywiście. Ja to będę wiesz, bo ja jestem już koordynuję pracę. Koordynuję pracę, a ty jesteś moim suszefem i ja tylko na wydatki. Musimy coś. Coś jeszcze byś dodał od siebie? No, to jest ten. O, to jest właśnie prawidłowa postawa. Ja myślę, że teraz jest perfekt. Szybka smaku odrzeca. A nie, wiesz co, jeszcze jedna suszona sztuka musi być. To zrobi różnicę. Do smaku i to zrobi różnicę, zobaczycie. Panowie, pozwolicie, że skosztuję. Smacznego. Bo jestem ciekaw tego, co stworzyliście. Jak będziecie szukać pracy, z chęcią was zatrudnić. Jakby panu brakło słów, to możemy podpowiedzieć wyśmienite, fantastyczne. Jak już prawie jak brakuje mi takich fachowców na kuchni jakby. Niebo w gębie, to też można beautiful powiedzieć. Tak beautiful. A tego nie wiem. W Katowicach jemy bardzo rzadką zupę, bo z głów skarpia. Bardzo, bardzo rzadko. Coś ala zupa rybna? Tak, dokładnie. Z głów karpia, dokładnie. Drugą zupę mamy grzybową, standardową. Drugie danie to jest karp. Jest kapusta z grzybami. No, region niedaleki od Krakowa, więc ta zmienność tradycji jest nieduża. To się nazywa pewien profesjonalny. Tak, bo w kuchni pamiętajmy, czyste ręce, zawsze musi być wszystko idealne. Naprawdę, jak zakończycie karierę sportową, ja z chęcią potrzebuję takich pracowników. Dam pomysł, to tutaj okay po programie. Ale lepiej numer, bo dobra, mail może się źle zapisać.
Dodamy trochę maku, bo jednak ilość kaszy do pozostałych składników jest... Właśnie to chciałem zrobić, bo tak czułem pod ręką, że... Nie trzeba nam mówić, my sami to o tym wiedzieli. Przepraszam? Po prostu nie chcieliśmy przed szereg wychodzić, no ale... Tam, gdzie jest gotowanie, tam jest brudno, to też trzeba pokazać. Ale cieszę się, że trafiłem z tą do dwójki, bo nie boisz się po prostu brudnej, twardej, ciężkiej pracy. Wyręczasz mnie trochę. Smaki, ale... Musisz sam to ocenić. Ja też chętnie spróbuję. Zapraszamy. Widziałem, jak wy to pięknie robicie. Te ręce, jak wam pracowały. Myślę, że jest naprawdę ok. Rewelacyjny smak. Bardzo dobry. W życiu bym nie odbył tego smaku. Równie dobrze jakby. Przepyszne. Bardzo dobrze. Wigilia już tuż po tym, co byście tutaj zrobili, naprawdę. Cieszam. Ale grzecznie ich podpuszczasz. Przecież kiedy to... Ja jestem od mieszania. I zabi. A widzisz? Aha. Zajarzył. Brawo. Brawo. O to chodziło. Myślę, że już masz pracę. Już masz gotowe. To co? Nie. Mówiście. Dobra, złapałeś. Dobra, teraz ja już... Ja myślę, że już po takiej obserwacji to już nie ma szans, żebym tego nie zrobił. Nie? Musisz to zrobić. Tak, no tak jak na lodzie. Cały czas musi być współpraca, rozmowa. Taki stożek, tak? To jest najważniejsze. Także przez zimnej atmosfery do gorących pierogów. Tak. Także też pamiętajcie przy tym gronie rodzinnym, przy świętach, żebyście dużo rozmawiali przy gotowaniu, poza gotowaniem, przy stole. Użyli tablety. Tak jest, tablety, komórki. Czy na zewnątrz. Jeszcze moglibyśmy to... Nie, ale możecie też ręką. Już podajemy wydawka, proszę bardzo. Nie potrzebujesz? Smacznego. To smacznego. Na kuchnia. Naprawdę. Jakby był w domu. Zdrowych. Pogodnych. Wesołych. Świąt. Wesołych świąt.